Witajcie! Dzisiaj nietypowa akcja. Przetransportuję Zetora 25 ciapkiem. A jak? A no tak. Zetor nie ma przodu. Mam nadzieję, że tu się nic nie będzie działo. Muszę go przestawić, bo mi przeszkadza w jednym miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz wyjdę z ciągnika, wam pokażę. Ale po prostu i powiem wam, że to nie jest mój pomysł. Także takie coś. Chłopaki chodzą obok i się śmieją. No ale dobra. Ważne, że działa jak na razie. Trzeba tylko znaleźć miejsce, gdzie go postawić. Tutaj nie ma miejsca. Tu jak jest sosna! Sosna! Nie? No nie, nie tu gdzie sosna. Dobra. Zatrzymamy się na chwilkę. Wybieramy miejsce do niego. O. W każdym razie zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj na turze jest. No i wybierzemy teraz miejsce. I gdzie go dać? Ale widać. Boże, my to kurwa, bo to by nam dali tło. A tego tam by zaraz to, kurwa, by to pchnął tą 30. Tą. 60? No. Dawaj 60. Dawaj kija, kurwa, tam mi. I wepchałby. Do tego? Tego pchnąć tu. Na podnośniku ją weźmiesz i przestawisz ja, tu. Ja pół mam zaczepiony. Aha. To na pół go weźmiesz. A nawet kurwa przyjdzie z pługiem i pchnie kurwa tam kurwa. Gdzie sobie dasz radę? Nie, bo to wiesz co, to mi się też nie wydaje, że to będzie dobry pomysł, bo ją trzeba by przesunąć do tego tutaj busa bardziej. Nie. Ja bym musiał odczepić tego Zetora teraz, postawić go na ziemi. No ale to co zrobię? I tym to turem wezmę, dobra. To narzucił go? Tak. Dobra, ściągamy tura, znaczy Zetora. Wyrzucić kamerę? Gdzie to dajesz? Pod ciągnik. O ty! Ale się zaczepiły gady. Dobra, muszę to zrobić dwoma rękami. No i jedziemy, miejsce zrobione. Ale jasne. No i trzeba teraz im zapakować, ale on nie ma. Prosto się jakoś ustawi. No.
Idzie. Kamera niewygodnie trochę się kameruje i kręca tym ciastkiem. Teraz będzie widać, założyłem pasek na czoło, mam teraz dwie ręce i spróbuję to jeszcze raz ogarnąć. O! Nie będzie łatwo, cholera. Nie. Powolutku, to mi wtedy nie będzie kontrował. Teraz nie wyjadę tym rozsiewaczem. Muszę bliżej go postawić. Nie, bo rozsiewacz wtedy nie wyjedzie. Dobra. Teraz trzeba mu cegły zadać. Nie jest to bezpieczne. Tak, powiem wam tak jak Jarek, nie róbcie tego sami, ani w domu, ani nigdzie. O. No i dobra, i na dół. Dobra, siedzi. Trochę trzeba było tą kolebę przestawić. Ile z tamtej strony więcej miejsca. O, i słuchajcie, taka akcja, w życiu bym się nie spodziewał, że dzisiaj, oła, takie coś będziemy. Ale się zapięły. O. To sąsiadowa linka, słuchajcie. Takiej w całym powiecie nie ma. No, w całym powiecie takiej nie ma. O, tyk. Teraz odjedziemy tym i wyciągniemy linkę. No i teraz wyciągniemy tą linkę stąd. Ona tutaj była zaczepiona, owinięta za wał dwa razy. I teraz ona tu nie przechodzi pomiędzy kołem pasowym a obudową regulatora obrotów, więc trzeba tą wyplątać.
Raz. I dwa. Patrz pan. Patrz pan, jaka linka. Weźmiesz do ręki? Dobra, a my jedziemy tam. O, żeby nie leżało, bo potem wiedzie, zarośnie. No, a my jedziemy na bazę. No, to tyle, taka krótka akcja dzisiaj, słuchajcie, na szybkości. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć!